Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest Timberborn i mamy suszę. Kolejna susza, wszystko tam stoi w oddali jak widać, bo koło wodne się nie kręci, więc nie ma produkcji desek, nie ma produkcji zębatek, ale my mamy 27 zębatek zrobionych, więc bardzo fajnie, bo teraz mogę tak na dobrą sprawę postawić sobie ten oto duży zbiornik na wodę, tylko generalnie trzeba będzie na dechy poczekać. Trzeba będzie poczekać na dechy, ale to nic, poczekamy. Postawię ten zbiornik w tym oto miejscu. Akurat miejsce na niego jest. No i dodatkowo jeszcze odciągnę tutaj drogę, a niech mają. No. Tutaj słuchajcie, zrobiłem taką kładeczkę. To będę burzył, bo to nie jest potrzebne. O. Dobra, ja wiem, że delaytem mogę, ale niech każdy widzi, gdzie klikam, tak? No, i to jest jedna z rzeczy, które dzisiaj zrobimy. No tam sobie boberki widzę, że ogarniają mafewki. No dobrze, mafewki potrzebne są. Ja bym tutaj przeprowadził drogę. Pyk. Na razie tak niech mają. Jakieś tam. Podobają mi się tutaj te. Może ja przybliżę. Podobają mi się tutaj te poręcze, które są zarówno na tych platformach, jak i na tamie. Bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o suszę, no to niecały dzień jeszcze trzeba czekać. Więc okej. Okay. Natomiast chciałbym w dniu dzisiejszym jeszcze postawić może młyn. A właściwie to zanim to nastąpi, chciałbym wytyczyć jakieś miejsce na pola. A to za sprawą faktu, że tutaj już myślę, że pszenicę można byłoby ogarniać. Ewentualnie zastanawiałem się jeszcze nad ziemniorami. Czy warto byłoby ziemnioki tutaj ogarnąć. Też nie wiem, co się dzieje, słuchajcie, bo niby jest tutaj zasięg, ale ten drwal jakoś tak, kurde, opornie podchodzi do tematu wycięcia tych drzew tu. I trochę mnie to irytuje. No bo dobrze by było, żeby te drzewa zostały wycięte. Natomiast tu wszystko jest pozapychane, jak widać. Więc ja proponuję, może zróbmy tak. Popatrzmy sobie, co my tutaj w ogóle możemy osiągnąć. Generalnie rzecz ujmując, można byłoby postawić, powiedzmy, gdzieś jeszcze tamę. No tak, można byłoby tutaj tamę postawić, załóżmy. Ewentualnie, nie wiem, może tutaj, o, w ten sposób. Ja wiem, że to byłoby krócej, ale tu chyba byłoby lepiej, coś tak mi się wydaje. Tylko obawiam się, że to już byłaby inna dzielnica. Zupełnie inna dzielnica. Tutaj mamy ruiny. Źródło metalu, no właśnie. Ajajajajaj, tak źle i tak niedobrze, trzeba pokombinować, zachciało mi się jezior, no to mam, trzeba by pokombinować, jakby to ciekawie można było rozwiązać. Szkoda mi tych drzew, ale chyba je trzeba będzie, coś mi się wydaje, usunąć, albo coś innego zrobię. Mam tutaj miejscóweczkę, mam dwóch bezrobotnych, to tymczasowo mógłbym postawić stanowisko drwali, o, pyk. Które liczę na to, że wycięłyby te drzewa stąd. I chyba to będzie dobry pomysł. Bo obszar jest zaznaczony do wycinki. O, no i już się zabrał boberek, no i fajnie. To teraz tak, skoro tutaj jest ogarnięta sytuacja, to ja myślę, że mogę na spokojnie tutaj kładkę im puścić. Ewentualnie może tutaj? W węższym miejscu. Aczkolwiek mam tyle kłód, to trzeba jakoś spożytkować. Myślę, że chyba jednak tutaj będzie, przepraszam, o wiele, wiele lepiej. O, takie coś. Drogę podciągniemy, żeby boberki miały. No i niech sobie to budują, niech sobie ogarniają. Brakuje. Czego brakuje? Desek brakuje, no ale to na spokojnie, noc jest, tam pracownik
będzie to ogarniał, więc na spokojnie. Zastanawiałem się też nad postawieniem drugiej pompy. Dlaczego drugiej pompy? Bo będę chciał ogarniać większą ilość domów, żeby mieć większą ilość boberków. I teraz tutaj chciałbym pokazać, że odblokowałem ten największy dom, czyli ten potrójny dom na 9 lokatorów. On jest fajny, bo on jest taki. Taki domek tutaj. A, nie mogę w ten sposób. Aha, nie mogę w ten sposób. No dobra. No to na razie mogę jedynie w ten sposób pokazać. Też go można prawdopodobnie piętrowo ogarnąć, czyli byłoby miejsce na 18 bobrów. Tylko problem polega na tym, że nie wiem do końca jak ogarnąć schody, dlatego że te bobry, one jakoś tak nie chcą po tych platformach tutaj spacerować. Więc może wy byście mieli jakieś rozwiązanie tutaj tego problemu, żeby jednak można było to ogarnąć. Dobra, mam 395 punktów nauki. Jak na razie tego nie wykorzystuję. Zastanawia mnie cały czas, gdzie postawić pola, a co z tymi bobrami, czemu one... Aha, bo to dechy są potrzebne, jasne, okej. Dechy są potrzebne. To jeszcze 8 desek tutaj potrzebujemy na ten zbiornik. No, zbiornik potrzebuje sporo, ale z drugiej strony... No to pomieści bardzo dużą ilość wody. No i o to też się rozchodzi, żeby boberki miały co pić. Teraz tak. Kolejna rzecz, jaką bym chciał ogarnąć, to jest kolejny leśnik. Kolejny leśnik, który też zużyje mi kolejne dechy. I w sumie zacząłem się zastanawiać, czy drugiego tartaku nie gdzieś tam nie ogarnąć. Można byłoby, powiedzmy, ogarnąć ten tartak jakoś w tym miejscu, albo w tym miejscu w ogóle. No, to by było nawet całkiem spoko. Ja bym chciał jednak, żeby mi moje bobery usunęły to, bo to mi będzie dosyć mocno przeszkadzało. No, jeżeli tutaj bym postawił kolejny tartak, co nie byłoby głupim pomysłem, możemy to nawet sprawdzić. Tartak. Jeżeli go sobie obrócę. A, może w taki oto sposób. Chociaż nie, bo się zablokuje, nie będę mógł nigdzie dalej przechodzić. To gdzieś jakoś tutaj. No, to by było ok. Dobra, wiecie co? Ja zapauzuję na moment, bo chciałbym zrobić tak zwaną przymiareczkę. Jeżeli tutaj ogarnę tartak i do tego będę chciał ogarnąć koło wodne w tym oto miejscu, no to spoko. To mnie to nawet pasi. No, mnie to nawet pasi. I teraz tak. Tutaj ogarniemy sobie takim gamoniem. Czekajcie, jak to ma być skrętne? Czekajcie. Pyk. Pyk, pyk i pyk. Nie, coś pokiełbasiłem. Ten sposób to ma być. O, ten sposób to ma być. No i spoko, mnie to nie przeszkadza. Tylko by wypadało jakoś tutaj drogę podciągnąć chyba, nie? Żeby boberki mogły sobie dojść. Jakoś tędy puścić. O, coś takiego. No, mam nadzieję, że dojdą. Dobra, puśćmy czas i zobaczmy, jak to ma niby funkcjonować. Myślę, że to by można było ustawić jako priorytet. To jako priorytet. O, niech to najpierw wybudują. O, zbiornik już się wybudował. Super, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, już zębatki się odkładają. Tartak też będzie za chwilę wybudowany, podejrzewam. No tutaj chcę priorytet najpierw, żeby to koło wodne ruszyło. Oczywiście podejrzewam, że niestety, ale podczas suszy to będzie problem, ale mnie to nie przeszkadza, bo tu i tak nic nie uprawiamy. Chodzi o to, żeby rośliny były nawadniane, a takie rzeczy no nie muszą być. No. Chociaż jest tutaj coś takiego, proszę Państwa, co się nazywa wieża irygacyjna i można byłoby coś takiego gdzieś zastosować, ale na razie to tam mi nie spieszno do tego. Bardziej chodzi mi o to, żeby gdzieś tutaj postawić tamy,
które by zatrzymywały mi wodę tu w tym obszarze. Obszar jest konkretnie duży. No i jedyny pomysł, jaki mam, no to właśnie postawić tamę tu lub tu, a kolejną tu. Tylko teraz pytanie brzmi, czy to zda egzamin, czy to nie będzie jakiś taki większy problem z tym, bo chciałbym jeszcze ten teren wykorzystać w jakikolwiek sposób. No ale to gdzieś tam, może w przyszłości. Zobaczmy, jak tutaj sytuacja z budową idzie. No, jakoś tam powoli do przodu. No i dobrze, i prawidłowo. Tartak już funkcjonuje, ten drugi tartak, więc bardzo fajnie, będzie trochę więcej zębatek. Ja tutaj popełniłem mały błąd, kurczę, w tym magazynie, bo ja źle to zrobiłem, no to trzeba było tu tym X-em zaznaczyć, tymi krzyżykami. No i teraz tylko zębatki będę chciał składować i no i teraz będzie ok, nikt mi nie będzie tego zapychał. Tutaj to się napełnia, więc dobrze. No to w takim wypadeczku ja myślę, że można byłoby teraz postawić kolejny dom, załóżmy leśnika. Aha, nie mam bezrobotnych. No to stanowi problem, to dosyć spory. Aha. Tutaj mam gospodarstwo, ale zastanawia mnie, czy chłopaki by przeskoczyli tutaj, na drugą stronę, żeby to obsiać, nie? Poprowadźmy może drogę. O, w ten sposób. Niech sobie boberki tutaj hasają fajnie. No i teraz, no właśnie. Może to stanowić dosyć znaczący problem. Ale spróbujmy wytyczyć jakiś, może zapauzuję, wytyczyć jakiś obszar na tę pszenicę. Powiedzmy stąd. Powiedzmy, że to będzie... Może nie tak, może tutaj zaczniemy. O, coś takiego. No. I mogłoby to tak funkcjonować. Tylko tak jak mówię, nie wiem, czy boberki z tego gospodarstwa będą w stanie obsłużyć również to pole. Okaże się. Jeżeli nie, dostawię drugie gospodarstwo. A tymczasem dobrze byłoby ogarnąć młyn. Mam 364 punkty nauki, więc tutaj mogę to sobie odblokować. Pyk. I młyn najwyraźniej nie potrzebuje. Nie potrzebuje, drodzy Państwo, energii. Chyba. Zobaczmy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o tartak. Tartak, no było napisane, a to? Aha, też jest napisane. Nie, to jednak potrzebuje energii. Kurczę, blade. Wszystko tutaj tak na dobrą sprawę potrzebuje energii. Ten 60 potrzebuje. Piekarnia. Piekarnia nie potrzebuje. A to jest ul. O! Przyspiesza wzrost pobliskich roślin. O kurczę. No to fajne to takie. To by trzeba było gdzieś umieścić koło marchewek, później koło tej pszenicy. Jeżeli to tak ma działać. Tak mi się wydaje, że to będzie dobre rozwiązanie. Tutaj badziewiaki jeszcze mi nie ogarnęły tych krzoków. Już następne wyrosły. Teraz zobaczmy w takim wypadku, co by można było z tym fantem zrobić, aby to mogło funkcjonować jako tako. Chyba kolejne koło to będzie to, co potrzebujemy. Tylko tak, tutaj 60, a co ja bym jeszcze mógł dostawić do tego, co by hulało? 60, 80, 140. 140, a koło produkuje 180. Dobra, no nie ma się co zastanawiać, słuchajcie. Na razie postawimy koło. Koło wodne. Myślę, że tutaj na spokojnie, ewentualnie tutaj mogłoby to koło sobie stanąć. Chociaż nie, tutaj to nie. Może tutaj. O, coś takiego. A dalej to myślę, że rozdzieliłbym to może w taki oto sposób, żeby podłączyć więcej sprzęciorów. No zobaczmy. Zobaczmy, jak to będzie hulało. To jest jedna kwestia, którą chcę zrobić. Druga kwestia, którą chcę zrobić, to chcę kolejną pompę dostawić. O.
Ja wiem, nie mam boberków wolnych, ale to zaraz się zmieni, bo możemy tutaj dostawić jeden domek. Taki malutki. Pyk, pyk. O, ale tam boberki sobie chrapią, tego nie słychać u was. Ja to słyszę jedynie. Ale chrapią jak stary chłop. No tutaj wszystko jest zawalone, ale mamy zapas kłód, to jest najważniejsze, o to chodzi. No, mam jednego bezrobotnego, to może będzie na pompie zapitalał. Tutaj się to wszystko będzie budowało. Tu jeszcze mam miejsce na... to sobie tak zaplanowałem, że tutaj będą te największe domy. Tu będzie jeden, tutaj będzie drugi. No i na tym będą jeszcze dwa kolejne. Czyli tak de facto 36 nowych boberów będzie można ogarnąć. Tak w kwestii formalnej to ja specjalnie mówię tam bobery, boberów i tak dalej. Bo Katrince się podoba. Ona się zawsze z tych boberków śmieje. No, także żeby tam... No i oczywiście no, ci, którzy też się z tego śmieją, no to fajnie, że można was rozśmieszyć, także jest git. No dobra. Ja widzę, że niestety, ale tutaj mamy lekki problem z tym polem. A to w takim wypadeczku trzeba będzie zadziałać w aspekcie jakby ogarnięcia kolejnego gospodarstwa w tym oto miejscu. Koło już zacznie funkcjonować, to fajnie. Mam dwóch bezrobotnych, którzy mogliby się w sumie zająć polem. Tylko zastanawia mnie, gdzie umieścić budynek. Oto jest pytanie dosyć istotne. Ja myślę, że chyba nie mam innego wyjścia, jak niestety usunąć tutaj te zasoby. O, niech mi boberki przyjdą i to wszystko wykasują. Dlaczego to koło nie... Aha, to koło nie chodzi, bo po prostu nie chodzi, tak? Bo taki ma kaprys. Czy jest jakiś szczególny powód tego? Tu raczej nie ma stron. No nie ma stron. Może trzeba coś do tego dostawić. O, susza nadciąga. To trochę niefajnie. Wiecie co? A, właśnie. A propos. My możemy sobie postawić, słuchajcie, magazyn. Magazyn żywności. Dlatego, że tutaj odblokowałem ten magazyn. I on jest taki duży. No, i ja specjalnie powiedziałem magazyn żywności, ponieważ chcę tutaj przetrzymywać tylko i wyłącznie żywność. Ale, jak widzimy, no nie jest tani. 80 desek, 60 kłód. No to by trzeba było nieco poczekać. Cały czas zastanawiam się, co by tutaj zrobić z tym gospodarstwem. Gdzie je umieścić? Gospodarstwo. Można tak, ale można równie dobrze w ten oto sposób, aczkolwiek z trzeciej strony nie chcę sobie zajmować miejsca przy wodzie, więc myślę, że chyba, jeżeli umieszczę go, może tak bym go, tutaj bym go ciepnął, o, coś takiego, może to będzie akurat dobre rozwiązanie. Tutaj chciałbym jeszcze w takim wypadku usunąć te zasoby, o. W ogóle to chcę pousuwać wszystko, o. Bo to mi nie jest do niczego potrzebne. O, bobery. Bobery już tu widzę, że się ogarniają, więc spoko. Wtedy bym chciał jakoś fajnie drogę puścić. Tutaj jeszcze te piekarnie chciałbym jakoś dostawić. No, jedną z kładką, drugą kładką przychodzą. Jakie sprytne boberki. No, i tak to mniej więcej ma hulać. Okej, co się dzieje? Ten budynek nie został połączony ścieżką z żadnym urzędem dzielnicy, co się wkrótce zmieni. Ale, gdyby to się zmieniło, to ja potrzebuję, tak, tutaj dać jeden prosty wał. No, coś takiego. I do tego potrzebowałbym dostawić... ten młyn nieszczęsny. O. Młyn nie będzie zajmował dużo miejsca. Teraz tak, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj są wejścia. O, pykcia, coś takiego. Ile ty tam potrzebujesz, gościu? 20 zębatek mam. 20 desek mam.
I 40 kłód mam. Więc w porzo. I teraz jakby to tutaj mogło hulać? A, to chwileczkę, to moment. Jeszcze nic nie dorzuciły. To ja proponuję trochę inaczej zrobić. To wykasować. Postawić, no żeby to jakoś ładniej wyglądało. Postawić piekarnię. A ten grill potrzebuje mocy? Nie. Postawić piekarnię w ten oto sposób. O, bezpośrednio tutaj. I teraz drogę. To ja bym tak puścił, o, może środkiem. Coś takiego bym zrobił. Aczkolwiek tu to się może zmienić, bo jeżeli ja będę potrzebował przeciągnąć wały, to tutaj po prostu kładkę zrobimy i tyle. Ale tymczasem niech sobie to tak funkcjonuje. A, jeszcze muszę podłączyć te budyneczki. Pyk i pyk, o. I teraz myślę, że mogłoby to tak funkcjonować. No. Mam tylko jednego robotnika, aczkolwiek ten robotnik... Zaraz, moment. To ten robotnik nie będzie tutaj hulał? On nie będzie tu pracował. A, marchewki. Ale a to się jakoś wybiera w tym gospodarstwie? Ciekawe. Ale dlaczego on się zajmuje marchewkami? Dlaczego się nie zajmuje pszenicą? No jest pszenica. Wymagane budynek gospodarstwo. A no właśnie. Nastała susza. To nie fajnie, bo zaraz mi wszystko stanie tutaj. Będzie lipa. Ale to nic, to nic. Ogarniemy to. No, aha, i dopiero koło ruszyło. Jasne, dobrze. No to teraz koło ruszyło. No to gratulacje. Jedno się kręci w jedną stronę, drugie w drugą stronę. Zauważyliście? Popatrzcie. Przyjrzyjcie się. A, to już nie działa. To już nie działa, to się napracował. Oj, żeby się nie okazało, słuchajcie, że trzeba byłoby wysunąć to koło na środek. Pompy funkcjonują, więc bardzo dobrze. A, jednak się zajął, no to spoko. Zajął się, no to super, bardzo fajnie. To ja bym jeszcze w takim wypadeczku ogarnął jedynie jeszcze tutaj pasaczek tej pszenicy. O, coś takiego. No, coś takiego bym ogarnął. Niech sobie tam hula to wszystko. No i dodatkowo jeszcze myślę, że magazyn by się przydał na samą pszenicę gdzieś tu obok. Raczej nie jest to zły pomysł. Taki mały magazynek na samą pszenicę. Żeby był. Może taki oto sposób tutaj to postawię. O, pyk i jest. Mam 21 bobrów, jedzenie jest, bardzo dobrze. Co prawda marchewek nie starcza. Mógłbym tutaj jeszcze powiększyć to pole, te poletka, ale na razie się jeszcze z tym wstrzymam. Za to mogę ogarnąć temat tych tutaj borówek, jagód. Aczkolwiek nie wiem, czy w tym momencie jest sens. No, super, super zapitalają, fajnie. Jest dobrze. Rozwijamy się, boberków przybywa. Także nie jest źle. Dwa dni susza będzie jeszcze trwała. No i dobrze. Trzeba pilnować tego magazynu, żeby później tutaj zlecić tylko i wyłącznie przetrzymywanie pszenicy. Pszenicy i może chleba, bo zakładam, że tutaj jak ten młyn stanie, to gdzieś w okolicy postawimy piekarnię. Mogłaby stanąć tutaj, powiedzmy, z tyłu, wyciągnąć drogę. No, coś takiego mogłoby tutaj być. Ja jeszcze mogę oczywiście zniszczyć te zasoby, bo tutaj drzew nie będzie. Tutaj drzew nie będzie. Drzewa będą gdzieś jakoś... O, tutaj. I myślę, że chyba pójdę w klony. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Więc w rezultacie, mając 20 desek, chyba mógłbym w ten sposób zagrać, żeby postawić tutaj kolejnego leśnika. Tylko poczekam, aż mi się troszeczkę więcej buberków tam namnoży. Nie chcę tego robić jakoś tak strasznie na gwałt, bo później się okaże, że jedzenia mi
totalnie zabraknie. O, super, pszenicy mamy bardzo dużo i bardzo fajnie. Tutaj jeszcze 4 dechy. Ok. I wybudowane, zapauzuję. I teraz tak. Nie chcę marchewek, chleby chcę. Materiałów wybuchowych nie chcę, mąkę, no mogę chcieć. Zębatek nie chcę, grillowanych ziemniaków nie, tego nie, tego nie, tego nie. Dalej, ziemniaków zwykłych nie, złomu nie i pszenicę tak. I teraz powiedzmy, że chciałbym to jakoś tak wyrównać. 100 tego i 100 chlebów, ale podejrzewam, że to tak pięknie i kolorowo nie będzie hulało. A nie, to może tak, 100 chlebów ok, ale pszenicy bym chciał, załóżmy, 50 i 50 mąki. No, to razem będzie 200. Czyli tak, reasumując, chlebów 100, mąki 50, bo to i tak się będzie zużywało, i pszenica 50. No, takie coś. No i niech sobie to hula, co tutaj się dzieje. Budynek potrzebuje mocy, brak bezrobotnych bobrów. To się zmieni niebawem. Zaraz tutaj dostawię jeszcze budynek mieszkalny. Budynek mieszkalny miał być. O, obróćmy go ładnie. Pyk. Do tego dostawimy schodki, ciach. No i w ten sposób, no takie ala osiedle powstało. No, natomiast słuchajcie, tutaj trzeba będzie to rozwinąć. A tymczasem ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o łapkach w górę, jeżeli film wam się podobał. Jeżeli nie, to dajcie łapkę w dół. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żebyście byli informowani na bieżąco o nowych filmach i live'ach. Zapraszam na naszego kanałowego Discorda, link macie w opisie z zaproszeniem. No i jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.